poniedziałek, 24 kwietnia, dzień dobry. Za nami piękny, słoneczny weekend, przed nami wiele ciepłych, słonecznych dni. No i w związku z tym coraz więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, spacerując po parkach, lasach, czy jeżdżąc na ogródki działkowe. A tutaj niestety towarzyszą nam kleszcze. Jak co roku mamy ten sam problem, jak uchronić siebie, nasze dzieci, czy naszych pupili od tych małych, bardzo groźnych stworzeń. Niestety do tej pory nie doczekaliśmy się szczepionek na boreliozę dla ludzi, jest tylko dla zwierząt. Za to odwrotnie, jest szczepionka na kleszczowe zapalenie opon mózgowych dla nas, a nie ma dla zwierząt. Więc dalej zostaje nam tylko profilaktyka i sprawdzanie się po spacerach, czy nie mamy aby kleszcza. Od kilku już lat pojawiają się w mediach społecznościowych mapy z zaznaczonymi miejscami szczególnie zagrożonymi tymi właśnie stworzeniami. Warto je po prostu sprawdzać i unikać tych miejsc, ale kiedy jednak okazałoby się, że już mamy tego kleszcza, warto się przebadać lub oddać samego kleszcza do badania, czy nie jest aby nosicielem boreliozy czy innej choroby odkleszczowej. Pamiętajmy, że choroby roznoszone przez te małe, ale groźne stworzenia trudne są w leczeniu. Leczy się je długo i niestety mogą one mieć bardzo złe skutki dla naszego organizmu. W przypadku kleszczowego zapalenia opon mózgowych, jeśli byśmy nie leczyli go, może się nawet skończyć śmiercią. Dlatego nie zakładajmy, że nas to nie dotyczy, nas to ominie, bo przecież jesteśmy ostrożni. Po prostu za każdym razem sprawdzajmy się, czy nie mamy kleszcza, uważajmy na nas, na nasze dzieci i na nasze zwierzęta i oby to nie zakłócało nam miłego czasu spędzonego na świeżym powietrzu, czego Państwu dzisiaj w poniedziałek jak najszczerzej życzę.